Hej kochani, to znowu ja. Mam kilka pytań odnośnie tego, czy jak macie zalane gniazda na błocią, to czy dalej karmić? Kochani, ja jestem zwolennikiem tego, że karmimy, ze względu na to, że nawet jeżeli nektaruje na błoć, to nie nektaruje ona w ilościach takich, wiecie, że aż się leje do tego ula. Chyba, że tak macie. Wiecie, każda strona Polski jest troszkę inna. U mnie na błoć nektarowała tylko jeden dzień, więc ja jestem zwolennikiem karmienia i to w dużych ilościach, także zalewamy w tym momencie gniazda. Co to znaczy, że zalewamy gniazda? Kochani, dajemy bardzo duże porcje pokarmu po to, żeby pszczoły pobierały go i ograniczały matkę w czerwieniu, czyli wkładają do każdej wolnej komórki, którą mają. Królowa już wtedy nie ma gdzie czerwieć i ograniczają wtedy właśnie w ten sposób dalsze czerwienie. Pamiętajmy, że pomimo tego, czy postanowicie, że macie nawłoć i zalane ramki, bo wiecie, jeżeli wy macie na maksa zalane ramki nawłocią, to nie ma problemu, tylko trzeba później skorygować troszeczkę gniazdo. Bo pamiętajcie, tam gdzie jest czerw, jak dzisiaj nie mam jak otworzyć wam ula, ale obiecuję, że jak dojdę na pasiekę wreszcie i zrobię kontrolę pokarmu, to wam pokażę, jak to wygląda w ułożeniu pokarmu. Ale w tym momencie chodzi o to, że one przenoszą tą dużą ilość pokarmu do gniazda, ale tam gdzie jest czerw czy jajeczka, to zanim te jajeczka przejdą w larwę, w przedpoczwarkę, poczwarkę i owad dorosły, czyli zacznie się wygryzać, upłynie 21 dni. Więc wyobraźcie sobie, że wy macie po środku gniazda dwie ramki puste z pokarmem, a pszczoły uwiązują kłąb zawsze tam, gdzie jest czerw, bo one czerwią nie zostaną. Jeżeli za 18 dni, przypuśćmy, przyjdą nam przymrozki, przyjdą chłody, to te pszczoły zostaną właśnie w tamtym miejscu. Jeżeli pogoda nie pozwoli im na jakieś manewry, a my później na korektę gniazda, to do wiosny one będą miały bardzo ciężko na tych dwóch ramkach, ze względu na to, że one bardzo szybko wyjdą do góry i część pszczół po prostu może się osypywać z głodu, bo im braknie jedzenia. Jeżeli kłąb będzie mały, to może się cała rodzina się wtedy osypać, bo nie dostaną do tych ramek bocznych. Pamiętajcie, że one zaciśniają kłąb. To od nas zależy właśnie to zalanie odpowiednie, żebyśmy już ograniczali jak najszybciej matkę w czerwieniu, żeby jak najszybciej nam się pokolenie zimowe wygryzło i żeby jeszcze dolały do tych ramek pustych pokarmu, a jak nie, to pamiętajcie, za jakieś 1,5-2 tygodnie korekta gniazd, czyli robimy krótki przegląd, sprawdzamy, ile pokarmu jest po środku, tam gdzie jest najwięcej czerwiu. Czerw możemy dać sobie na przykład na kraj i wtedy za jakiś czas, jak nam się kłąb uwiąże, będzie cieplej, to wtedy te rameczki puste, które są bez pokarmu, po prostu usuniemy z gniazda, jak nam się tam wygryzie czerw. I mamy wtedy ułożone, bezpieczne gniazdo z dużą ilością pokarmu i nie martwimy się na przedmieściu, że mamy pszczoły głodne. A tutaj, kochani, podkarmiaczka, pozdrawiam pana Jacka i drugiego pana, który też mi ten pomysł poddał. Ten pomysł od pana Jacka to chyba już widziałam od 4 lat, genialny. Już go stosowałam u siebie, kochani. Pamiętajcie tylko, że słoma w takich podkarmiaczkach musi być świeżutka, niezgnita, dobrze wysuszona i żeby miała jak najmniej jakichś innych domieszek, które na przykład szybciej by się psuły. Słoma, kochani, przy tej ilości pokarmu jest bardzo szybko, ten pokarm pobierany, słoma nie zdąży się zepsuć, ona jest tak wykręcona, wysuszona, jakby była po prostu prosto po żniwach. A pszczoły kochają ten sposób pobierania pokarmu, więc jak komuś się podoba, to mam tych sposobów jeszcze kilka. Pozdrawiam obu panów, którzy mi dali ten sposób. Aczkolwiek tutaj pozdrawiam też pana Jacka, któregoś dnia wpadnę na kawę, bo przecież normalnie dawno nie byłam. Miłego wam wszystkim życzę oczywiście i bawcie się dobrze. Pamiętajcie, że teraz mamy najważniejszy okres w roku. To właśnie teraz, nawet już można powiedzieć, że dawno temu zaczęliśmy naszą wiosnę, bo od tych pszczół, które mamy teraz w ulu, zależy cały przyszły rok. Bawmy się dobrze. Pamiętajcie, pszczoły nam bardzo dużo wybaczają. Tylko my musimy dać sobie sposobność, żeby nam to wybaczyły. Do zobaczyska.